Teraz omówimy podłączenie układu STM32 do komputera. Do tego celu będziemy potrzebowali przejściówkę USB UART z Waszego zestawu. Ona może przyjmować różne postacie, natomiast ważne jest to, abyśmy znali jej wyjściowy pinout. To znaczy, wiedzieli, gdzie są piny TXD, RXD oraz 5V, ponieważ w naszym przypadku akurat z tej płytki będziemy zasilać STM32. Później będziemy to wyrobić w trochę inny sposób, przez płytkę stykową, natomiast tutaj nie będziemy używać na razie płytki stykowej, będziemy używać po prostu kabelków damsko-damskich. Wyglądają w ten sposób, charakteryzują się tym, że mają gniazdka z obu stron. W stronie komputera musimy mieć zainstalowany program STM32 Flash. I żeby sprawdzić, czy wszystko nam działa na poziomie hardware'owym, podłączymy nasz mikrokontroler i każemy programowi STM32 Flash obliczyć sumę kontrolną jego aktualnej pamięci. Nie interesuje nas dokładna wartość, natomiast interesuje nam, czy się udało dokonać komunikacji między komputerem a mikrokontrolerem. W tym celu naszą przejściówkę USB UART, którą później podłączymy do gniazda USB, którą mam tutaj wyprowadzone na przedłużaczu, bo komputer stoi na półce, podłączamy do układu STM32. W tym celu pin GND z przejściówki, czyli masę, podłączamy do pinu oznaczonego G na naszej przejściówce. Dwa znajdą się z tej strony, jeden z tej. A sobie podłączę go tutaj. W taki sposób. Następnie pin RXD z naszej przejściówki podłączamy do pinu TXD na płytce, co w przypadku STM32 tej płytki TX1, czyli nasze wyjście danych UART z płytki, znajduje się na pinie oznaczonym A9, czyli tym tutaj. One są dość gęsto te oznaczenia na nadruku, ale myślę, że są możliwe do odczytu. Zaraz obok mamy pin A10, który jest RX-em naszego mikrokontrolera, czyli wejściem danych. Ten z kolei musimy podłączyć do TXD na naszej przejściówce i na sam koniec musimy podłączyć zasilanie, czyli 5V z przejściówki. I tu jest ważne, nasz STM albo może chodzić z 5V, które idzie przez regulator znajdujący się tutaj i jest zmieniane, regulowane na 3,3 V, albo może bezpośrednio chodzić z 3,3. Ponieważ nasza przetwornica nie należy do najdokładniejszych zasilaczy, bezpieczniej będzie zasilać STM-a z 5V. Dlatego jedynym pinem na tej płytce, gdzie można podać zasilanie 5V, jest pin 5V tutaj. To jest trzeci od prawej. Ewentualnie można go zasilać przez USB, ale nie wiem, czy ma to sens. Mniej więcej tak to wygląda. Połączenie musi być krosowane, mówiąc językiem połączeń szeregowych, to znaczy TX z przejściówki idzie do RX-a na mikrokontrolerze, RX z mikrokontrolera idzie na TX-a do przejściówki. Masa musi być podłączona i podobnie mikrokontroler musi być zasilany. Podłączamy naszą przejściówkę USB UART. Nasz mikrokontroler powinien zaświecić czerwoną lampką. Tylko, a przed tym jeszcze musimy przestawić jeden z pinów.
Dokładnie pin. Jedna z tych zworek tutaj, która steruje, w jakim trybie budzi się nasz mikrokontroler. To znaczy, czy on po uruchomieniu ma zacząć wykonywać program, czy ma przejść do bootloadera. Interesuje nas przejście do bootloadera, ponieważ to bootloader właśnie będzie oczekiwał na dane o programie, żeby je wgrać do pamięci. Interesuje nas z worka boot 0, czyli ta górna, patrząc się na płytkę, tak żeby port USB był po lewej. Interesuje nas górna z worka, którą trzeba przełożyć na pozycję 1. Można tego użyć pensety, ponieważ te z worki dość ciężko wychodzą. I teraz po obudzeniu się nasz mikrokontroler nie powinien wykonać żadnego programu, powinna się świecić tylko czerwona dioda power. Natomiast po stronie komputera uruchomimy sobie program STM32 Flash, którego będziemy używać, żeby programować nasz mikrokontroler przez UART. Interesuje nas opcja, po pierwsze, znalezienie na jakim adresie znajduje się nasza przejściówka USB UART. W tym celu, po podłączeniu jej do komputera, możemy za pomocą polecenia dmysc i spajpowanego do tail zobaczyć sobie ostatnie kilka linii z logu jądra systemu. Tutaj mamy informację od sterownika USB, że konwerter PL2303, to jest nazwa układu scalonego, który realizuje tę konwersję, jest podłączony do TT USB 0, więc nasz port szeregowy to jest TT USB 0. Jeżeli dostajemy jakieś błędy, najprawdopodobniej są związane z tym, że nie mamy uprawnień dostępu do portu szeregowego, więc musimy to uruchomić jako root przez sudo. I jeżeli podamy brak opcji, to on po prostu wypisze nam informację o urządzeniu. Czasami takie błędy, ten błąd na przykład jest spowodowany tym, że poprzednia operacja się nie udała. No musimy niestety zrestartować mikrokontroler. Najprościej jest wyjąć i włożyć z powrotem przejściówkę USB UART. Tutaj widać, że STM32 Flash poprawnie odczytał nam informację o tym mikrokontrolerze, wykrył, że to jest STM32F10 coś tam. W naszym przypadku układ to jest STM32F10-3F0,